Cześć, z tej strony Armin. Słuchajcie, krótkie objaśnienie do tego dzisiejszego filmu o tym, że spełniłem marzenie. Chciałem wam wytłumaczyć pokrótce, o co chodzi. Jak wiecie, jestem osobą, która łapie się wielu rzeczy. Mam mnóstwo zainteresowań, pasji, nazwijmy to. Jestem bardzo podatny na to, żeby zajarać się czymkolwiek tak naprawdę. Chłonę po prostu pasję. Jakoś tak jara mnie to jaranie się czymś. Więc automatycznie, łapiąc się wielu rzeczy, ktoś mnie zapytał ostatnio, czy da się w ten sposób robić coś dobrze, czy ze wszystkiego jesteś raczej przeciętny. No i niestety tu jest sprawa bardzo prosta. Jeżeli łapiesz się wszystkiego, to we wszystkim jesteś trochę nijaki. I oczywiście ktoś mógłby w związku z tym nie chcieć takiej ścieżki i bawić się po prostu rzeczami. Ja lubię, ja po prostu lubię czerpać jak najwięcej różnorodności ze świata. I godzę się z tym, że nie mam przez to jakichś wybitnych wyników w niektórych kwestiach. I jedyna rzecz, na której tak naprawdę się skupiam, tak żeby być najlepszym, to jest moja kwestia zawodowa, czyli to, co robię w pracy. Tam nie ma specjalnie jakichkolwiek kompromisów, tak? Ale są takie elementy, takie rzeczy, które robię na tyle długo, w różnych tam dziedzinach, nazwijmy to, że chciałbym czasem w życiu jednak poczuć to, że hej, jesteś dobry, nie? I oczywiście jest taką rzeczą jest sport, czyli chciałbym umieć coś, co będzie mi osobiście potwierdzało, że tak, jesteś sprawny, ten twój trening nie idzie na marne. No i oczywiście te 7 maratonów, czy tam złamane 4 godziny w maratonie gdzieś tam mi to potwierdzają. Już co do tego nie mam jakichś specjalnych wątpliwości. Przy czym na 50. urodziny chętnie tego Ironmana jeszcze zrobię. Ale są takie kwestie jak na przykład granie w gry. Tu, moi mili, jest tak, że ja grywałem, raczej byłem z tych średnich, ale z tak zwanym game sensem. Ja posiadam coś, tak uważam przynajmniej, uważam coś takiego jak game sense, czyli takie dobre zrozumienie tego, jak wygląda rozgrywka, co się dzieje i zrozumienie tego, jak się w tym wszystkim odnaleźć. No ale ja grałem przez ileś tam set, w sumie ponad 1000 godzin rozegrane we wszystkie części Call of Duty i takim graczem pozostałem. Poza tym, że ostatnio zacząłem próbować tego Counter-Strike'a. Z Counter'em mam taką przygodę, że gram tam, mam 280 godzin rozegrane, czyli stosunkowo niewiele w porównaniu do kogokolwiek, kogo znam, kto gra i ma po 1000 godzin rozegranych. Ale idzie mi to tak w miarę sprawnie, przy czym widzieliście pewnie na streamach, które próbowałem robić jako początkujący nadal. Dużo czasu siedziałem z tych 200 godzin po prostu trenując. Dosłownie trenując, bo chciałem do tego podejść tak troszkę poważniej i jednak się nauczyć grać. Rzeczywiście nauczyć grać. Ale nie wierzyłem chyba do końca, że wiecie, że tam jest jakieś pole do popisu. No i przez to też jest tak, co często wychodzi u mnie w wielu różnych dziedzinach, że jak już przychodzi co do czego, to przeważnie gdzieś tam na koniec śliźnie mi się noga, albo stres mnie zje, albo coś i po prostu mi nie wychodzi. No i wczoraj, znaczy przedwczoraj, był właśnie taki mecz, taka sytuacja. Graliśmy w deathmatchu, w którym się nie potrafiłem w ogóle odnaleźć na początku. Klawisze nie reagowały na to, co naciskałem, nie mogłem się odnaleźć, ledwo się pojawiałem na mapie i już mnie ktoś zabijał. I szczerze mówiąc, podszedłem w tym momencie tak totalnie już dobra, byle nie być ostatnim, nie? I tak zacząłem strzelać do wszystkich w tej grze. Aż się nagle zorientowałem, że jestem już trzeci, potem drugi, potem trzeci, potem pierwszy, potem trzeci i tak ostatnie tam 4 minuty to już byłem właśnie pierwszy, drugi, trzeci, drugi, pierwszy. I się zaczęło. Zaczęło się to standardowe takie, wiecie, nogi z waty, ten stres, to przerażenie, to ta myśl, że będę czwarty. Ja akurat takie sytuacje często przeżywałem w pokerze, gdzie w turniejach odpadałem właśnie na bablu, to się nazywa, czyli jedno miejsce za kasą, czyli jak kasa jest od 16, to ja odpadałem na 17, albo na drugim po prostu, mam mnóstwo drugich miejsc w turniejach, chyba całe 2 pierwsze. I myślałem, że tu będzie podobnie, już tak naprawdę na sam koniec to już się z tym pogodziłem, że dobra, będziesz drugi, będziesz trzeci, drugi. Ale potem ostatnie 40 sekund nagle wskoczyłem na pierwsze miejsce. Pach, 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 headshot, headshot. I nie wiedziałem, co się dzieje, słuchajcie. I nagle patrzę za rogiem, nie wierzę po prostu. Byłem tak oszołomiony tym, co się stało, że nawet nie zrobiłem zdjęcia, ani screena, ani nic z wynikiem. A miałem tam ponad 1000 punktów, co w deathmatchu jest sporo, naprawdę.
I wygrałem monitor. Kij z monitorem, znaczy super. Słuchajcie, super, że była nagroda. I w ogóle taka nagroda, to ja dopóki go nie dostanę, to nie wierzę, ale... Słuchajcie, wygrałem coś w grze, grając przeciwko osobom, podobno, tak mi powiedziano później, gdzie nie było nikogo przypadkowego. Tam podobno byli, grały osoby, które mają właśnie te spore ilości godzin rozegrane, które mają jakieś doświadczenie, które w ogóle pracują w tej branży. Ja tam byłem nie jako medium o mediach elektronicznych, ani gamingowych, tylko jako Arwin, pewnie fangol, pewnie Arwin troszeczkę, więc taka osoba, która się gdzieś tam przy grach pewnie pojawia, przy reklamowych, przy różnych influencerskich akcjach, ale nie byłem tam jako gracz. I nagle wygrywam. I mam taką pieczątkę, że to, co robiłem, to moje podejście, którego miałem oczywiście wątpliwości gdzieś po drodze, że ono ma sens. I dostałem to potwierdzenie, którego tak rzadko dostaję. Tak rzadko mogę sobie... Ja w ogóle nie lubię, jakby wiecie, stawać do rzeczy, które są, w których mogę nie dostać potwierdzenia, tylko na przykład zostać, wiecie, po raz kolejny ściągnięty na ziemię z tekstem, czy z tekstem, z wynikiem po prostu. Nie robisz tego jak pro, no to masz wyniki jak nie pro, nie? A tu? I zupełnie szczerze, ja wiem, że dla wielu osób to będzie coś na zasadzie, my byśmy to zrobili lepiej, bo wiem, że mam wśród znajomych i wśród widzów też, przecież kolegów na poziomie global, czy w ogóle jakichś takich, którzy grali gdzieś w ligach i tak dalej, spoko, no możecie być w ogóle nie wiadomo gdzie i jak, ale ja czułem i czuję, że to jest w pełni zasłużona wygrana, na którą przełożyło się kilka rzeczy. Raz, że grałem bardzo dużo w Call of Duty i tam deathmatch to jest totalnie naturalna rozgrywka, gdzie no przez wiele lat no, trenowałem to obycie z wszechobecnym strzelaniem do mnie. A dwa, no dużą część w kanterze poświęciłem na to, żeby rzeczywiście trenować nad swoimi umiejętnościami, a nie nad po prostu grą dla gry. I jestem po prostu z siebie dumny, wiecie? I po prostu rzadko mi się chyba to zdarza. Bardzo często ktoś mi zarzuca, że ja mam takie trochę nadmuchane ego, i że ja jestem jakiś, nie wiem, mam... To, ja nie wiem, no bo wiecie, o co mi chodzi. A prawda jest taka, że ja rzadko kiedy sam siebie chwalę, tak przed sobą. Ja mam bardzo duże wymagania wobec siebie, większe niż wobec innych, dlatego rzadko kiedy mogę być z siebie tak szczerze dumnym z jakiegoś mega osiągnięcia. Jestem dumny z Fangola na przykład. Z Fangola jestem niesamowicie dumny. Ale Fangol jest właśnie tym, czemu się oddaję w pełni i skupieniu. I jestem z tego dumny i czuję, że mam prawo do tego. Ale poza tym Fangolem, czyli w tych takich rzeczach prywatnych, pasyjnych i tak pasjowych i tak dalej, nie mam zbyt wielu takich elementów, z których mógłbym powiedzieć, że jestem dumny. Jestem dumny z tego, że czasami udaje mi się... Teraz jestem dumny na przykład z tych filmów o szukaniu pracy, bo wiem, że kilku osobom pomogłem. Ale takie rzeczy są bardzo rzadkie. I ten filmik oczywiście, no jestem z niego dumny, ale jego praca zajęła mi... powiedzmy godzina nagrania, zmontowania, zrenderowania, mimo że to są filmy, które powstały na podstawie doświadczeń z wielu lat, ale takich dużych osiągnięć, które by mi się po 10 latach grania w cokolwiek nagle zapieczętowały, że chłopie, szedłeś dobrą drogą, no może masz tam coś, tego mi brak, dlatego się z wami dzielę, bo uważam, że kiedy człowiek dochodzi do czegoś takiego, że faktycznie mu się coś udaje i jest z tego dumny, to on się powinien tym dzielić ze światem, bo powinien powalczyć o to, żeby świat też to docenił. I ja chcę, żebyście wy to docenili i uważam, że na to zapracowałem. Nie ma się co kryć ze swoimi osiągnięciami. Jeżeli czujesz się z czegoś dumny, to się tym podziel ze światem. Bądź z tym oczywiście musisz czerpać z tego radość i bez dzielenia się. Ale podziel się też ze światem, żebyś miał to też odczekowane, bo mimo wszystko wszyscy oczekujemy jakiegoś uznania, wszyscy tego potrzebujemy, tak są nasze ludzkie potrzeby. Więc się z wami dzielę i dlatego też cieszyłem się, może dla wielu osób trochę ponad miarę, ale to nie jest ważne. Mierzyłem to sobą i dla mnie jest to mega sukces i cieszę się, że mogę się nim z wami podzielić. I to było na tyle. Jeszcze raz dziękuję Samsungowi za zaproszenie na tę imprezę. Dziękuję swoim przeciwnikom za mega, mega emocje. Fajnie było w ogóle poznać chłopaków z Pride, pograć z ludźmi, którzy rzeczywiście zawodowo się tym zajmują. Coś niesamowitego. Dzięki.
i do zobaczenia, i szczególny kciuk w górę ode mnie dla wszystkich, którzy dotarli do samego końca.